Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Jezus wzywa nas, abyśmy byli ludźmi czystego serca i wyzbyli się wszelkiego zakłamania i obłudy, podkreślał w czasie modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Papież apelował także o położenie kresu prześladowaniom chrześcijan. Wezwał również do modlitw za migrantów. Ojciec Święty Franciszek w czasie rozważań nawiązał do niedzielnej Ewangelii, w której Jezus przestrzega przed czysto zewnętrznym zachowaniem prawa i przykazań Bożych bez wewnętrznego nawrócenia. Dosłowne przestrzeganie przykazań jest jałowe, jeśli nie przemienia serca i nie przekłada się na konkretne postawy. Otwarcie się na spotkanie z Bogiem i Jego Słowem w modlitwie, poszukiwanie sprawiedliwości i pokoju, pomoc ubogim, słabym, uciśnionym. Papież przestrzegał przed antychrześcijańskim świadectwem osób, które określają siebie jako bardzo katolickie, ale swoim codziennym życiem zaprzeczają temu. Ojciec Święty podkreślał, że postawy zewnętrzne są następstwem tego, co postanowiliśmy w sercu. Serce musi być oczyszczone i nawrócić się. Bez oczyszczonego serca nie można mieć naprawdę czystych rąk i ust, które wymawiają szczere słowa miłości. Wszystko staje się dwuznaczne, podwójnym życiem. Usta, które wypowiadają słowa miłosierdzia, przebaczenia, może to uczynić jedynie serce, szczere i oczyszczone. Ojciec Święty prosił, abyśmy się modlili o czyste serce wolne od wszelkiej obłudy. Angelus Domini nunciavit Mariae. Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do wczorajszej beatyfikacji w Libanie syrokatolickiego biskupa męczennika Flawina Michała Melkiego i zaapelował do społeczności międzynarodowej o położenie kresu współczesnym prześladowaniom chrześcijan. Ojciec Święty wezwał także do modlitwy za uchodźców i imigrantów. W tym kontekście nawiązał do dramatu 71 ofiar znalezionych w ciężarówce na austriackiej autostradzie. Apelował o współpracę w celu niedopuszczenia do takich zbrodni. Przed bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się uroczystości związane z 35. rocznicą porozumień sierpniowych. W 1980 roku zrozumieliśmy, że wspólnota może zwyciężyć, mówił dziś obecny w Szczecinie prezydent Andrzej Duda. Na jutro z kolei zaplanowano uroczystości w Gdańsku. Stoję przed ludźmi, którzy kładli podwaliny naszej wolności, mówił w Szczecinie Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że 35. rocznica porozumień sierpniowych jest wydarzeniem ważnym i przełomowym. Bo wtedy nie tylko zrozumieli moi rodacy, że są wspólnotą, ale wtedy też zrozumieli, że wspólnota może zwyciężyć, że władza, stojąc przed milionami obywateli, boi się po raz drugi wyciągnąć broń i otworzyć ogień. Uroczystości związane z rocznicą porozumień sierpniowych trwają już od kilku dni. Wczoraj w Gdańsku odbył się między innymi koncert zatytułowany My Naród. Dzisiaj to dla nas wielkie święto. Przez ostatnie 35 lat niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność łączył wszystkich Polaków w obronie praw pracowniczych i godności pracowniczej, ale także łączył w miłości do naszej ojczyzny. Aby kochać naszą ojczyznę, trzeba kochać ludzi. Prezydent Andrzej Duda dziękował w Gdańsku tym wszystkim, którzy tworzyli Solidarność, bo dzięki temu, jak mówił, wreszcie mogli poczuć, że żyją w swoim kraju. Kraju, który jest wolny, a nie zniewolony, w którym mogą się czuć wspólnotą, a nie gdzie jeden jest szczuty na drugiego. Stanęli wtedy i zbudowali Solidarność i doprowadzili do tego, że Polska wyszła zza żelaznej kurtyny, że stała się suwerennym, niepodległym państwem w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Gdyby nie oni, gdyby nie wy, nie byłoby tego. Uroczystości jubileuszowe w Gdańsku zaplanowano na jutro. W południe w kościele świętej Brygidy sprawowana będzie msza święta. Przewodniczył jej będzie ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Następnie zgromadzeni przejdą na plac Solidarności. Transmisja z Eucharystii na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Za granicą niezwykle cenione, w Polsce zarabiają niewiele. 10 września do Warszawy przyjedzie co najmniej 10 tysięcy pielęgniarek i położnych. Protest ma być ostatnim ostrzeżeniem dla rządu przed strajkami w szpitalach. Pielęgniarki domagają się podwyżek i przekonują, że stan pielęgniarstwa w Polsce jest krytyczny.
Nie chcą resztek z pańskiego stołu. Te resztki to propozycja ministra zdrowia. Minister obiecał siostrom 600 zł podwyżki rozłożone na 2 lata. To zdecydowanie za mało, mówią pielęgniarki. No jest to naprawdę kwota nieadekwatna zupełnie do naszych propozycji. Siostry domagały się podwyżki w wysokości 1500 zł, a propozycja ministra w praktyce oznacza jedynie 172 zł na rękę w pierwszym roku i tyle samo w kolejnym. Rozmowy w ministerstwie zdrowia trwają od kilku miesięcy, ale przełomu jak nie było, tak nie ma. Stąd decyzja o ogólnopolskim proteście w Warszawie. Chcemy zrobić spotkanie pierwsze pod Urzędem Rady Ministrów, wręczyć jeszcze raz petycję i protest przeciw tej propozycji, jaką nam proponuje Ministerstwo Zdrowia. Ogólnopolski protest ma pokazać rządzącym dramatyczną sytuację w pielęgniarstwie. Wkrótce nie będzie miał kto opiekować się chorymi. Już dziś średnia wieku w tym zawodzie wynosi 48 lat. Na 1000 mieszkańców w naszym kraju przypada tylko 5 pielęgniarek, a powinno być ich 2 razy więcej. Jedna pielęgniarka na oddziale 50-30-łóżkowym to jest naprawdę za mało. Z powodu zmiany systemu kształcenia dziś, żeby zostać pielęgniarką, trzeba skończyć studia. Szkół kształcących w tym zawodzie zbyt wiele nie ma, bo z powodu niskich zarobków mało kto chce pracować jako pielęgniarka. W praktyce wygląda to tak, że studiują tylko ci, którzy planują pracę za granicą. Nasza kadra jest bardzo dobrze postrzegana w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Pielęgniarki są poszukiwane, wyjeżdżają koleżanki z doświadczeniem sporym, z wykształcone. Wyjeżdżają również absolwentki. Dramatyczna sytuacja panuje zwłaszcza w Wielkopolsce. Tu niemal każdy szpital poszukuje pielęgniarek. Jeśli chodzi o braki tutaj w zatrudnieniu pielęgniarek i położnych, to jest blisko 30. Oznacza to, że 30 pań przygotowanych do pracy w zawodzie siostry znalazłoby zatrudnienie w tym szpitalu od zaraz. Niskie wynagrodzenie powoduje, że niektóre pielęgniarki pracują w kilku placówkach jednocześnie. Rekordzistki miesięcznie przepracowują aż 350 godzin. Wyliczono, że podczas 12-godzinnego dyżuru siostry przechodzą ponad 30 kilometrów. Pielęgniarki, które są na dyżurze, mają bardzo wiele obowiązków i to powoduje, że ograniczają się tylko do tego instrumentalnego, że tak powiem, wykonywania powierzonych zadań merytorycznych. Na rozmowę z pacjentem często nie ma czasu. Jeśli ogólnopolski protest w stolicy nic nie zmieni, siostry nie wykluczają strajku. W wielu szpitalach zakończyły się już referenda strajkowe. Większość pielęgniarek opowiedziała się za strajkiem. W Iraku nasilają się ataki na chrześcijan. Prawdziwą plagą jest wywłaszczanie wyznawców Chrystusa na podstawie sfałszowanych dokumentów. Cały czas dochodzi też do porwań dla okupu. Proboszcz katolickiego kościoła w Erbilu, ksiądz Douglas Albazi, alarmuje, że w Iraku trwa ludobójstwo. Iracki rząd chce monitorować represje, których doświadczają w tym kraju chrześcijanie. Premier Haidar al-Abadi powołał rządowy komitet. Ma on gromadzić informacje na temat aktów przemocy, porwań, napadów i wywłaszczeń względem chrześcijańskiej mniejszości. Chrześcijanie w Iraku są cały czas porywani. W ostatnich miesiącach co drugie porwanie skończyło się śmiercią. Tragiczna jest sytuacja ludzi, którzy przed terrorem tzw. państwa islamskiego uciekli przed rokiem z Mosulu i doliny Niniwy na tereny kurdyjskie. Dla nich brak jakiejkolwiek nadziei jest bardziej dotkliwy niż brak pożywienia i opieki medycznej, powiedział ksiądz Douglas Albazi. W miejscowości Ankawa koło Erbilu ksiądz Albazi opiekuje się 2 obozami dla chrześcijańskich uchodźców. I to wszystko, co na teraz przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejne wiadomości zapraszam o godzinie 18:05. Do zobaczenia.